Czy jesteś świadomy tego, że jak Jezus poszedł do nieba, to powiedział do Ciebie, ześlę Ci Ducha Świętego, Ducha Mocy, Ducha Prawdy, Ducha Objawienia, Ducha Radości, Ducha Pokoju, Ducha Mądrości i w tym duchu będziesz miał wszystko, co jest Ci potrzebne, żebyś tutaj na ziemi czynił większe rzeczy niż Jezus czynił. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I wierzę w to, że jesteś kimś ważnym. Wierzę w to, że Bóg Cię stworzył tak, żeby tutaj na Ziemi mogło urzeczywistnić się słowo o tym, że jesteś w Chrystusie i jesteś kimś, kto ma tutaj Jezusa zastępować na Ziemi. Tak, masz zastępować Jezusa na Ziemi. Czy żyjesz tą misją? Czy jesteś świadomy tego, że jak Jezus poszedł do nieba, to powiedział do ciebie: ześlę ci ducha świętego, ducha mocy, ducha prawdy, ducha objawienia, ducha radości, ducha pokoju, ducha mądrości i w tym duchu będziesz miał wszystko, co jest ci potrzebne, żebyś tutaj na Ziemi czynił większe rzeczy niż Jezus czynił wtedy, kiedy chodził, jak przechodził przez Judeę, Galileę, Samarię. I całą Palestynę. Jezus jest zainteresowany Twoim życiem. Jezus wpisał w Ciebie cel i zadanie, które masz do zrealizowania tutaj. Zostałeś cudownie stworzony. Zostałeś stworzony na obraz Boga, na Jego podobieństwo. Wszystko, co jest w Tobie, każda komórka Twojego ciała krzyczy: chwała Bogu. Każdy organ w Twoim ciele jest stworzony tak, żeby Ci pomagać w tym, żebyś służył Mu i żeby urzeczywistniało się to, kim tak naprawdę jesteś. Paweł w liście do Rzymian mówi w dwunastym rozdziale, żebyś nie ulegał presji tego świata, ale żebyś pozbył się tego nacisku z zewnątrz, który próbuje stłamsić cię, który próbuje odwieść cię od spełniania misji, którą masz zadaną tutaj na Ziemi. Dlatego nie poddawaj się, nie poddawaj się presji tego świata, ale podejmij decyzję, że będziesz służył Bogu. Że wypełnisz plan, który dla ciebie jest przygotowany tutaj na ziemi. Nie jesteś przypadkiem, jesteś kimś ważnym i Bóg jest po twojej stronie. W księdze Syracydesa, w 15 rozdziale, jest napisany taki tekst. Wolność i odpowiedzialność człowieka. Nie mów, zgrzeszyłem przez pana, bo on nie czyni tego, co mu się nie podoba. Nie mów, on mnie zwiódł, gdyż nie ma on pożytku z grzesznika. Pan z znienawidził wszelką obrzydliwość i nie jest ona bliska tym, którzy go wołają. Na początku on tak stworzył człowieka, że może wybierać między swymi skłonnościami. Bóg nie lubi grzeszników, w ogóle nie lubi grzechu, w ogóle brzydzi się grzechem, w ogóle wszelkie zło wypluwa ze swoich ust. I znalazł sposób na to, żeby Cię wyciągnąć ze szponów grzechu. Znalazł na to sposób, żeby o Tobie mógł mówić: To jest mój syn i to jest moja córka. Jezus przyszedł na Ziemię po to, żebyś y, Ty mógł mieć y, przywilej mówienia o sobie, że jestem święty. Uwierz w to, że cena, którą On zapłacił za to, żeby nazwać Cię świętym, Nieskalanym, cudownym, wspaniałym była wielka. I ta cena została już zapłacona. I ty zostałeś wyrwany ze szponów nieprzyjaciela, zostałeś wyrwany z Królestwa Ciemności i przeniesiony do Królestwa Światła. Bóg nie widzi w tobie grzechu. Bóg widzi w tobie skarb, widzi to, jak cenny jesteś. Dlatego, że za ciebie oddał swoje życie. Co takiego jest w tobie, za co Jezus poszedł na krzyż? Znasz odpowiedź na to pytanie? Zapisz sobie i szukaj pełnego objawienia tego, co takiego Bóg złożył w tobie, że za ciebie, za ciebie oddał swoje życie. Że za ciebie oddał swojego jednorodzonego, umiłowanego syna, posłał go na śmierć, żebyś ty mógł żyć i żebyś mógł żyć tutaj w obfitości. I w tej księdze mądrości jest napisana cudowna prawda, którą e, chcę ci dzisiaj przeczytać. Prawda o tym, że Bóg cię stworzył tak, że możesz wybierać między swymi skłonnościami. Możesz, możesz wybierać między dobrem a złem, ale nie tylko. Możesz wybierać rzeczy, które chcesz robić z tego powodu, że Bóg chce, żebyś je robił. Możesz wybierać między swoją skłonnością do lenistwa, skłonnością do depresji, skłonnością do marudzenia, skłonnością do przeklinania innych ludzi, a tym, do czego zostałeś powołany przez Boga. Więc możesz wybierać między tym, że jesteś cudowny, że jesteś wspaniały, że wszystko możesz, że Bóg dał ci wszystko, żebyś tutaj realizował swoją misję. Więc możesz wybierać między swoim potencjałem a swoją skłonnością do grzechu. Ty jesteś władcą siebie. Tylko ty możesz zdecydować o tym, w którą stronę skręcisz, w prawo czy w lewo. W Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane: wybierz życie albo śmierć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za swoje wybory i weźmiesz w swoje ręce swoje życie, to przestaniesz oglądać się na innych i przestaniesz być marudzącą ofiarą, bezwładną masą, która zachowuje się jak chorągiewka na wietrze. Przestaniesz zachowywać się tak, jakbyś płynął łodzią i nie miał żadnej sterowności na morzu życia, które jest y, wzburzone i ma fale, które sprawiają, że potrzebujesz więcej. Stanowczości. Ty możesz zdecydować o tym, w którą stronę Twoja łódź życia płynie, ty możesz wybrać między swoimi skłonnościami do świętości, a swoimi skłonnościami do grzechu. Taka jest prawda. Taka jest prawda o tobie. Jaki z tego wyciągniemy wniosek? Ja się też podłączam pod to i też chcę razem z Tobą powiedzieć, nie będę więcej marudzić. Nie będę narzekać, jakie to życie jest trudne, nie będę udawać, że ktoś coś zrobi za mnie, ale sama przejmę inicjatywę i zacznę być taką osobą, która wie do czego zmierza i która yy, według Bożego planu kieruje w swoim życiu. Co jest w życiu yy, dla mnie najważniejsze? Odkąd. Pamiętam, zawsze chciałam pełnić wolę Bożą. Odkąd pamiętam, chciałam naśladować Jezusa. Nawet jak jeszcze byłam bardzo taką religijną, młodą dziewczyną, która nie miała takiego objawienia Boga, jakie mam dzisiaj, już we mnie było to pragnienie tego, żeby iść za Nim i żeby Go naśladować. Tego jest coraz więcej we mnie. Tego jest coraz więcej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg Stał się dla mnie kimś ważnym. Bóg jest dla mnie kimś realnym. Bóg jest kimś, kto mnie porusza, kogo znam, z kim mam relacje, kto jest moim przyjacielem. Wiem o tym, że ja mogę zawsze usiąść u Niego na kolanach, mogę zawsze z Nim rozmawiać i mam zawsze u Niego wsparcie. Wierność. To jest kluczowe słowo, które, które znam. Wierności doświadczam będąc żoną, wierności doświadczam będąc mamą, wierności doświadczam będąc przyjaciółką. Wierność jest cechą mojej relacji z Bogiem. I to jest Jego cecha. I ja tą cechę mam, ponieważ On jest Bogiem wiernym. Przeczytaj o tym w 15 rozdziale Księgi Mądrości. Jeśli chcesz, Będziesz zachowywał przykazania, a wierność będzie owocem twojej dobrej woli. Ile razy w swoim życiu mówiłeś, że masz słabą wolę, że nie możesz, że nie potrafisz, że nie osiągniesz tego, że nie zdobędziesz tego? Twoja relacja z Bogiem jest gwarancją tego, że y, twoja wola jest mocna. A wierność, wierność Bogu. Zaowocuje. Dlatego bądź skupiony na Nim. Dlatego bądź zapatrzony w Niego i szukaj rozwiązania w Nim. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Bóg ma dla ciebie plany, ma względem ciebie nadzieję. Czas, aby wyszło na jaw to, kim jesteś tak naprawdę. A na pewno nie jesteś jakąś pokraką i nie patrzę na ciebie z pogardą, ale widzę w tobie syna. Syna, za którego ojciec zapłacił cenę. Ja nazywam się Anna Saj, żyję według planu i ciebie też zapraszam do grona ludzi, którzy odkrywają Boże plany i realizują swoje misje tutaj na Ziemi, jako ci, którzy zastępują Chrystusa. Jeśli te treści są dla ciebie wartościowe, Możesz yy, udostępniać, możesz subskrybować mój kanał, możesz pisać komentarze, możesz też sta stać się moim patronem. Jestem tutaj po to, aby Ci pomagać, abyś mógł stać się tym, kim Bóg Cię stworzył. Pozdrawiam.